446 tysięcy parlamentowych. Jest on nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym ze zwiastunów wioski. Pszczoły widzą promieniowanie ultrafioletowe. Jedna z trzech parnych pszczoły posiada specjalne poduszki zatrzymujące pyłek. Ich jed może być niebezpieczny tylko dla osób uczulonych na pszczoły. Mieszkają one w ulach. Tam produkują miód. W każdym ulu najważniejsza jest królowa, która jako jedyna wnosi jaja, a inne pszczoły dla niej usługują. Wszystkie gatunki należące do rodzaju pszczół żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami służącymi do wychowu czerwi i przechowywania pokarmu. Pewnego kwietniowego dnia postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do pobliskiego lasu w poszukiwaniu wiosny. Najpierw jednak narysowaliśmy ją, jak sobie wyobrażamy. Potem przygotowaliśmy informacje o pierwszych wiosennych ptakach i owadach. Wyszliśmy ze szkoły i ustawiliśmy się w pary. Pani przypomniała nam o celu naszej wycieczki. Sprawdziliśmy, czy mamy potrzebny sprzęt do robienia filmów i zdjęć. Natalka z Izą zmierzyły temperaturę. Było 15 stopni Celsjusza. W sam raz na wiosenną wycieczkę. Po drodze do lasu bardzo interesowały nas wszystkie pąki na drzewach, najmniejszy kwiatek i zaspana biedroneczka. Pięknie rozkwitły żółte forsycje. Iza stosuje przybliżenie przy fotografowaniu pąków. Robi to bardzo dokładnie i cierpliwie. W lesie szukaliśmy mrówek, żuków i chrząszczy. Robiliśmy zdjęcia drzewom, a niektórzy sobie wzajemnie. Pokazuje z takim zainteresowaniem Milenka. Chyba chłopcy już trochę zmęczyli się i znudzili spacerem. Postanowili posiedzieć na konarach starych drzew. Czas na zabawę! Wiosna płynie wysoko.
wycieczki widziałam różne rośliny i drzewa. Bardzo mi się dzisiejsza wycieczka podobała. Podczas dzisiejszej wycieczki widziałam różne kwiatki, różną roślinność. Bardzo mi się podobała wycieczka, bo byłem zaciekawiony przyrodą. Podczas dzisiejszej wycieczki zobaczyłem 6 biedronek, jednego motyla, 3 osy oraz różne rośliny. Bardzo mi się wycieczki podobała. Widziałam wiewiórkę i to wszystko. Podczas dzisiejszej wycieczki widziałam dużo pąków na drzewach, motyla, kwiatki, osę, pąka. Bardzo mi się ta wycieczka podobała. Podczas dzisiejszej wycieczki widziałam dużo pąków na drzewach, kwiaty, różne ptaki i owady.